Dziś dobre wiadomości. Dobre wiadomości dla Tosi, dla której cały czas gramy, zbierając środki na bardzo drogą terapię, ale też dobre wiadomości dla organizacji pozarządowych. Nowo powstała platforma WUJAP, platforma, która powstała w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, pozwala w sposób bardzo prosty zbierać dotacje na różne aukcje charytatywne, gdzie będzie można płacić za pośrednictwem telefonu komórkowego. Cieszymy się, że takie rozwiązania powstają w Gdyni. Cieszymy się, że będą testowane w tak wspaniałej akcji, jaką jest zbieranie środków dla TOSi. Chcieliśmy rozwiązać tutaj bardzo konkretny problem, z którym borykają się fundacje czy akcje charytatywne, mianowicie tym, że coraz mniej nosimy gotówki. Wymyśliliśmy rozwiązanie, które pozwala bardzo prosto zbierać tego typu datki charytatywne, przekazywać je za pomocą telefonu, który już praktycznie wszyscy mamy w swojej kieszeni. Co istotne, nie jest potrzebna instalacja żadnej aplikacji na telefonie darczyńcy, a cała płatność odbywa się dokładnie w trzech kliknięciach. Tosia jest 20-miesięczną mieszkanką Gdyni. Choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Zbieramy pieniądze na najdroższy lek świata, na rehabilitację oraz również sprzęt medyczny, który jest jej potrzebny do codziennego życia. Musimy zebrać kwotę ponad 9 milionów złotych na leczenie Tosi. Uzbierane obecnie mamy około 5 milionów, także przekroczyliśmy połowę. Potrzebujemy zebrać jeszcze drugą połowę pieniędzy. Prosimy o wsparcie finansowe bądź udostępnienia po prostu samych zbiórek.